mamy Polskę. Na przykład... Polska gospodarka przez ostatnie 25 lat osiągnęła bardzo duży sukces, uważa doktor habilitowany Andrzej Żońca. Rozwinęła się bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie Środkowo-Wschodniej. W nadchodzących 2 latach powinniśmy pozostać jedną z najszybciej rosnących gospodarek, bo szybko rośnie konsumpcja, której sprzyja doskonała sytuacja na rynku pracy. Rośnie liczba pracujących, spada bezrobocie, zmniejsza się odsetek zwolnienia, więc spada ryzyko utraty pracy. To wszystko sprzyja zakupom. Oprócz tego mamy słaby kurs złotego, który sprawia, że eksporterzy mają żniwa, mówi Andrzej Żońca. Ale nie żyjemy w spokojnych czasach. Na świecie jest wiele punktów zapalnych. Chiny zadłużyły się w ostatnich latach bardzo silnie. No a przeznaczyły te środki na wątpliwe inwestycje. Dzisiaj chińskie przedsiębiorstwa są mniej zyskowne niż przedsiębiorstwa z jakiegokolwiek innego kraju wschodzącego. Oprócz Chin jest jeszcze wiele innych krajów bardzo silnie zadłużonych. Jeśli w tych krajach pojawią się problemy ze spłatą zadłużenia, to ucierpią na tym instytucje finansowe z krajów zachodu, które te kraje finansowały. To natomiast uderzy we wzrost w krajach zachodnich. Jesteśmy gospodarką silnie powiązaną handlowo z Zachodem, więc jeżeli na Zachodzie będzie gorsza koniunktura, to i u nas ta koniunktura się pogorszy. Czy jesteśmy przygotowani na wstrząs? Polska gospodarka jest zrównoważona, ale ma jedną słabość. Zły stan finansów publicznych, który jeszcze ma być pogarszany. Wydajemy zbyt dużo w stosunku do osiąganych dochodów. W finansach publicznych w związku z tym jest spory deficyt, a deficyt powoduje, że rośnie zadłużenie państwa. Dzisiaj dług publiczny zbliża się do konstytucyjnej granicy 65%. Według prognoz rządu w przyszłym roku ma wynieść 55% PKB. Taki poziom zadłużenia sprawia, że w przypadku spowolnienia rząd pozbywa się jakiegokolwiek pola manewru. Będzie musiał ograniczać wydatki i podnosić podatki w czasie złej koniunktury, pogłębiając dekoniunkturę, bo w okresie dobrej koniunktury, u szczytu koniunktury, czyli teraz, zamiast oszczędzać i przygotowywać się na spowolnienie, wydaje więcej niż uzyskuje dochodów. Po wykładzie zgromadzeni zadawali wiele pytań, m.in. o plany ministra Morawieckiego czy zmiany w podatkach. A jak przedsiębiorcy oceniają to spotkanie? Dzisiejsze spotkanie pozwoliło nam ocenić zagrożenia, jakie czekają polską gospodarkę, zagrożenia inwestycyjne, przed jakimi stoi gro firm z naszego stowarzyszenia regionu i jednocześnie ocenić możliwości, jaki daje rozwój polskiej gospodarki. Myślę, że to bardzo dobre spotkanie. W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy powinni słuchać ekonomistów. Myślę, że słuchanie polityków niewiele wnosi do gospodarki, do naszych przedsiębiorstw. A sucha analiza, mądre fakty powodują, że przedsiębiorcy zaczynają myśleć ekonomicznie, a nie politycznie, bo to jest ważne w naszych firmach, w naszym codziennym życiu. Uświadomiło nam, że nic nie jest nam do końca dane, tak jakby nam się wydawało, tak jak dotychczas nam się wydawało, że demokracja, wolność to jest już dana nam na zawsze, a widać jest jak jest to, co w tej chwili czujemy, ale też to ma wpływ ogromny na gospodarkę. I dzisiejsze spotkanie pokazało, że również jeśli chodzi o gospodarkę, to te 26 lat dynamicznego rozwoju, który pozwolił Polsce tak pójść do przodu, że można powiedzieć, staliśmy się tygrysami Europy, pokazuje, że w którymś momencie jednak to, co się w tej chwili dzieje w gospodarce, to zagrożenie dla naszych finansów publicznych może spowodować, że po prostu gospodarka się zatrzyma. Musimy robić wszystko, aby nie doszło do groźnego wstrząsu gospodarczego, dodaje Edward Szywała.